miejsce spotkania. Monika Dzięga na zagrywce przed nami czwarty set spotkania. Wiktoria Wanna i 1-0. A zagrywce Julia Rybicka. Atakowała Aneta Marczek i 1-1. Tymczasem wymiana, puszcza wojsko libero, Magdalena Mankosz, ale miejsce zajęła Sandra Żmikowska. I załada na zakresie. Jak to się dzieje? Będzie długi mecz, to mi się wydaje. Prowadzenie obejmuje w tej chwili zespół Esperanto. Kinga Wada. I 3-1. Czas zwany zespołu gospodarczego. Kinga Wada, 3-1. Atakowała Aneta Marszak i czwarty punkt zespołu Kości. 4-1. Aneta Marczak i 5-1 w czwartym secie. Jeszcze podwyższają na 6-1. Dwa zespoły gospodarzy.
6-1. Siedem jeden w czwartym secie prowadzenie Ospera. Zatem nie uda na trzeci punkt gospodarzy. Podaje Wiktoria Banda. Atak autowy i czwarty punkt. Lenosiru 4-10. Numerem trzecim to kolego Sianeta Matrzak, 11-4. Gazmitrowiec, 5 punkt, 5-12. Patrycja Piotrowicz,
6-12. Sandra Szczytowska powróciła na wojsko Kinga Łara. Paulina Bartolowicz i 7-13. Paulina Bartolowicz. Lot zespołu gości i 15 punktów. 15-7. Podawać będzie Julia Jungi. A to 9 punkt gospodarzy, 9-16 i Julia Jungi. Także na nadawce. Dziewiętnasty punkt zespołu gości, 19-9. Monika Grzęda. Thank you.
20 do 10. Kinga Łada na zagrywce. Atakowała z numerem 19 Sandra Szpikowska i 21 do 11 w czwartym secie prowadzi zespół Esperanto. Tymczasem zmiana zespołu gości opuszcza boisko z numerem 18 Marta Gello i miejsce zajęła Dominika Jakiełło. Wiktoria Walna i 12 do 20. Atakowała Aneta Matszak, 23 punkt. 23 do 12. Aneta Matszak. Patrycja Pietroń. Czternaście do 23. Patrycja Pietroń. Setowa na zakrywce Sandra Szpikowska numerem 19. Mamy zmianę w tej chwili. Gospodarstwo.
oddaje Paulina Bartolomiewicz. Dla 17 i dla 2 setach przed nami Tajwer.